Na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny staraliśmy się pokazać to, co kiedyś było bardzo istotne, czyli maksymalne i efektywne wykorzystanie całej tuszy gęsiej, czyli od okrasy do rzeczywiście delikatnej i tej wysublimowanej, eleganckiej piersi poprzez uda. No nie robiliśmy czerniny, nie robiliśmy faszerowanych szyjek gęsich, bo na to nie było czasu, ale myślę, że pokazaliśmy... Po prostu nie umie. Albo nie umie, ale kolega zaraz powie, jak to zrobić. Natomiast no to jest, raczej to była inspiracja. To było, samo gotowanie miało na celu tylko pokazanie, że gęsina jest tak samo doskonałym materiałem kulinarnym, jak inne mięsa, które do tej pory używaliśmy, czyli wieprzowina i kurczak, i że do gęsiny warto się przekonać. Czyli taki był zamiar. Czyli się po prostu jej nie bać. A w tym roku fajnie się złożyło, bo gęsina jest bardzo tania. I to jest na wielki, wielki plus całej tej akcji, że w tym roku rzeczywiście gęś wróciła do ceny tak naprawdę sprzed 5 lat. Co ja? Ja tak naprawdę będę dopiero gotował, a mianowicie obiad marszałka. Mam nadzieję, że Karol pomoże przy wydawce. Zobaczymy, jak tam, czy jest obrotny, czy tylko w telewizji. Robimy galaretkę z gęsi, to co wspominał wcześniej. Wykorzystujemy po prostu wszystko to, co zostaje, tak? Czyli został nam korpus, od korpusu ugotowaliśmy. Po ugotowaniu sobie mięso odłożyliśmy i już można było zrobić dodatkową potrawę, tak? Dla nas jako szefów kuchni food cost jest bardzo ważny. My niczego nie wyrzucamy, a często właśnie w domu marnuje się fajne elementy, które można przygotować bardzo fajne dania. Jeżeli chodzi o pomoc, to ja oczywiście jestem do dyspozycji. Jeżeli koledzy sobie nie radzą, to ja jestem tutaj po to, żeby pomagać i zawsze chętnie pomagam. My sobie nie radzimy zupełnie, zupełnie sobie tak, nie radzimy. Żarciki. A co, słyszałam, że używasz jakichś nietypowych dodatków, a przynajmniej nietypowych konsystencji produktu. To nie chodzi nawet o... Chciałby być inny. To jest też po to, żeby pokazać, jak ja postrzegam tę kuchnię, jak staram się ją pokazywać. Bo oczywiście nie będę się mierzył tutaj z lokalnymi wytwórcami, jeśli chodzi o krasę, nawet taką tradycyjną, doprawioną tradycyjnie. Bo nie ma to kompletnie sensu. To tak, jakbym się mierzył ze swoją mamą na jej zupę ogórkową, którą uważam za jakiś ideał i ikonę. I nigdy nie będę tego robił. Więc staram się robić kuchnię polską po swojemu, czy tak jak ją rozumiem, tak jak ją czuję. Stąd też pojawiają się jakieś inne konsystencje czy inne dodatki. Ale myślę, że każdy z kucharzy dzisiaj, który chce w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność na tej kulinarnej mapie, wyznaczyć jakiś sobie styl gotowania, ten sposób do tego gotowania podchodzi. Kopiowanie chyba nie ma sensu, ale już inspirowanie się czyimiś pomysłami to dobry kierunek. Co to był, proszek z ogórka? To był proszek z kiszonego ogórka, ale to był kiszony, suszony ogórek, no liofilizowany, który można gdzieś tam sobie dostać zrobić. Wszędzie w supermarkecie. Prawda. W Lidlu. Dobrze, że to powiedziałeś, dziękuję, jest! To była też lefilizowana, kiszona kapusta. Nawet proszek można sobie samemu zrobić z czarnuszki i ona będzie służyła jako fajna przyprawa, której do tej pory nie znaliśmy, a czarnuszkę prawdopodobnie większość z nas zna poprzez dodatek do pieczywa. Więc czyli taką nie... ziemię, tak? No powiedz trochę. To nie chciałbym tego nazywać ziemią, bo ziemia to duże słowo. Ja skromny kucharz nie urastam rangą jeszcze do takiego do ziemi. Terra madre, jest, nie? Ja stoję matka na ziemi. Ziemię. Natomiast to jest tak, że... Nie wiem, dla niektórych osób dodatek cynamonu i kardamonu już do gęsi będzie ekstrawagancją, dla innych to jest coś zupełnie normalnego, bo robią to na co dzień. Więc my, myślę, że mówię w imieniu nas, bo nie wymyślamy nic nowego, raczej inspirujemy się tym, co było kiedyś, czasami przypominamy to, co było, pokazujemy w nowej swojej też, formie. Też jakby, no my jesteśmy po to, żeby zaprosić do takiego jakby teatru, tak, do restauracji, bo mówimy o realszej restauracji, więc jeżeli ktoś przychodzi, to próbujemy tak naprawdę pokazać rzeczy, których w domu się nie zrobi, tak, i to jest cała jakby idea restauracji. Do restauracji chodzi się oczywiście, żeby zjeść, bo to jest jakby dobrze, tak? Ale też, żeby się zaciekawić innymi fajnymi rzeczami i od tego my jesteśmy, tak? A ty jakich używałeś dodatków? No my bardzo prosto używaliśmy, próbowaliśmy pokazać po prostu lokalnie produkt, tak? Więc oczywiście robimy jakiś fajny taki twist, czyli grzankę, taką bruschettę z wygiętego fajnego pieczywa bardzo cienkiego, no, razem z rydzami, czyli też taka troszeczkę pokazać, że można moja inaczej. Moja mama zawsze robiła twisty z rydzami, tak. To rzeczywiście bardzo normalne. Kolega jest niesamowicie skromny, ale szykuje naprawdę doskonałe dania i prezentuje i w swojej restauracji i robi to znakomicie, więc, ale to jest też, no, że dla niego to jest proste i oczywiste, co przed chwilą powiedział, a dla innych będzie to na pewno uczta, prawdziwa uczta na talerzu i teatr, jak sam powiedział. Oczywiście. A jaki deser? Deser? Deser będzie się też składał tutaj z trzech fajnych rzeczy, a mianowicie z piernika, z lody piernikowe, śliwka, czyli faszerowana śliwka suszona, no taka prosta, zwyczajna, można powiedzieć, śliwka, ale zafaszerowana musem, tak, polska, czy musem czekoladowym. Jeszcze jakieś pytanie? Czy będziesz
teraz jeszcze podczas tego ostatniego pokazu jakieś będziesz podroby wykorzystywał na podobnie? Jeszcze sprzątanie. Jeszcze będę sprzątał, to na pewno. To mnie nie minie, nie mija nas nikogo. Ja nie jestem tak dobry, więc przypalam po złości garnki dla niego, żeby było. Ale ja mam ze sobą Pawła, który pomoże mi sprzątać. Będziemy jeszcze pokazywać, bo były piersi, była okrasa i będą też uda. To też trzeba pamiętać, żeby za bardzo nie przeholować i nie przegiąć chyba z tymi wizjami jak gdyby kuchni. Nie będzie podrobów, nie ma na to czasu teraz, być może będą kiedy indziej, ale będą uda, czyli takie proste rzeczy. Wydaje mi się, że dzisiaj też to, co ja staram się cały czas pokazywać, że nie trzeba do końca szokować ludzi, żeby zrobić coś ciekawego. Lepiej się chyba szokuje, jak się przygotuje coś z prostej, pospolitej polędwiczki wieprzowej, czy z uda i tym smakiem się kogoś zachwyci, aniżeli tworzy nie wiadomo jakie rzeczy. To oczywiście moja wizja, tą zasadą się kieruję w swoim życiu kulinarnym. Podpisuję się pod tym. A jeszcze powiedzcie proszę, jakie są reakcje? Czy ludzie są wstrzemięźliwi w entuzjazmie? Wstrząśnięci, nie mieszani. Wstrząśnięci, czy są chętni do tego, żeby próbować, czy żeby zadawać pytania dotyczące gęsiny? Oczywiście, co, znaczy nie wiem jak ty odbierasz to, Artur, ale wiele osób pyta się w ogóle, czy warto promować gęsinę, co wydaje mi się być pytanie w ogóle bezzasadnym i nie na miejscu. No skoro tutaj wszyscy się spotykamy i wszyscy tutaj przyjechaliśmy właśnie na festiwal gęsiny, no to chyba warto, bo tłumy, które odwiedzają ten festiwal, jestem pierwszy raz i jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, że jest tyle ludzi, ale to kolejny dowód na to, że te kuchnie regionalne bardzo mocno zaczynają być popularne i to jest taki nasz znak narodowy, który powinniśmy promować nie tylko lokalnie w kraju, ale też globalnie, na całym świecie. I gęsina, myślę, może być takim towarem eksportowym. Tutaj ja się pochwalę, rzeczywiście będąc 3 dni temu w Izraelu, pokazaliśmy właśnie gęsinę także polską. Tak, za 4 dni będziemy pokazywać ją jeszcze w innym, przepraszam, jeszcze inaczej, w Chicago. Więc my cały czas jakby promujemy, pokazujemy. Tak naprawdę, jeżeli możemy kogoś zachwycić z zagranicy, to gęsina naprawdę jest takim elementem super eksportowym. Przepraszam bardzo. Każdy kojarzy gęsinę za granicą przez foie gras. Przez was foie gras, tak? A my ją wykorzystujemy w całości, tak? Nie tuczymy gęsi na foie gras, bo to jest w Polsce zabronione, więc pokazujemy, jak można fajnie podać mięso i jak elegancko można to zrobić i jak zachwycić w ogóle takim mięsem, bo na zachodzie używane jest tylko prawie, no, kaczka, jeżeli chodzi o ciemny drób. No i udziec indyka, tak? I to jest koniec. My próbujemy pokazać, że gęsina to jest naprawdę wielkie wow. No drugim takim krajem rzeczywiście, gdzie się podaje gęsinę, no to są Węgry. I Niemcy, oczywiście. Ale to jest Niemcy wielka kupują tradycja. Od nas gęsi, więc Niemcy pokazują to, co my mamy dobre, więc powinniśmy chyba pójść jak gdyby tym tropem, którym ekonomicznym, biznesowym troszeczkę modelem, bo Niemcy robią na tym znakomity biznes, więc myślę, że i my czas zacząć również to robić. Oczywiście, tutaj od razu chciałbym obronić to, co się słyszy w Polsce bardzo często, że do nas przyjeżdżają gęsi z Niemiec, z eksportu, z odrzutu. Tak naprawdę to nie jest prawdą. Prawdą jest to, że my pakujemy po prostu gęsi i jeżeli pakujemy tych gęsi 20 milionów, to nikt nie przerobi jakby linii produkcyjnej na to, żeby ta nalepka była jakby na tych 10%, żeby nalepka była po polsku. Tak, oczywiście, no bo... I bardzo dobrze. Ja powiem tak, my zaczynając tą akcję gęsinową 5 lat temu, był bardzo wielki problem, żeby kupić gęsinę, tak? Cały czas się borykaliśmy. Dzisiaj nie ma problemu. Wszędzie, naprawdę wszędzie jest gęsina. Ja myślę, że to dobrze, bo gęsina zaczyna być popularna nie tylko dla konsumentów, ale przede wszystkim zaczyna być ciekawym dla restauratorów i dla samych kucharzy. Nie ma lepszego modelu promocji niż poprzez kuchnię i poprzez kucharzy. I myślę, że tutaj się idealnie złożyło, że zarówno te lokalne ośrodki, które gotują, mówię o kołach gospodyń wiejskich, mówię o tego typu festiwalach, które promują gęsinę, przelewają się również na samych kucharzy i do restauracji, które przyjmują zagranicznych gości, czy też naszych gości i tam pokazujemy, że to prawdziwe piękno. Więc sami kucharze zaczynają z tą gęsiną świetnie się bawić i uznają ją za doskonały materiał, więc, bo ona jest. I to, co powiedział Artur, doskonały moment jest na to, bo gęsina jest tania w tym roku i warto z nią w tym roku eksperymentować, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął.